Sabina Wolter, Love, Intimacy Coach. Dzień dobry, witaj na moim kanale. Porozmawiamy dzisiaj o żałobie i nie chodzi mi w tym momencie też o ten najbardziej oczywisty wymiar żałoby, gdy tracisz kogoś i trzeba tę stratę opłakać. Chodzi mi o te mniej oczywiste wymiary żałoby, ale takiego jej rodzaju, który towarzyszy nam przez całe życie cyklicznie od czasu do czasu. Często nie wiemy, że to jest właśnie żałoba, a de facto to jest właśnie to. I tak chciałabym dzisiaj się skupić szczególnie na tym rodzaju żałoby, który dotyczy procesów terapeutycznych i coachingowych. Szczególnie takich, które powodują wyzwolenie jakiegoś rodzaju emocji i zmiany później. Wyzwolenie jakiegoś rodzaju napięcia, poznanie go i odpuszczenie i przyjęcie czegoś, co jest inne. Za każdym razem, gdy mamy dokonać jakiejś zmiany, za każdym razem, gdy za naszą decyzją ma iść coś, co zmienia naszą rzeczywistość, nas samych w tej rzeczywistości, czy chcemy czy nie, jakiś rodzaj procesu żałoby potrzebujemy przejść. Dlaczego? A dlatego, że gdy wzrastamy, gdy rozwijamy się, gdy nabieramy jakiegoś rodzaju przekonań, bez względu na to na ten moment, czy one są dobre czy nie, czy nam służą czy nie. Ale jakoś zakorzeniamy się w pewnego rodzaju swojej tożsamości. Nabieramy takiego obrazu mniej więcej, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak reagujemy na niektóre rzeczy. Mamy w tym względzie większą lub mniejszą świadomość siebie samych. I potem, jeżeli dochodzimy do punktu w życiu, gdzie stwierdzamy, że czujemy się po prostu ciężko, jest źle, nie podoba nam się tak, jak jest, czujemy się po prostu obciążeni albo nawet cierpiący. Wszystkie osoby, z którymi pracuję, są motywowane do tego, żeby pracować ze mną lub z osobami mojego pokroju tym, że jest coś po prostu już czym są zmęczone, czym są bardzo wykończone. Albo chcą bardzo otworzyć się na coś innego, a jeszcze nie wiedzą co, nie, nie wiedzą jeszcze jak i samo to jest dla nich wykańczające. Więc gdy znajdujesz się w takim punkcie i masz przyjąć jakąś zmianę, to de facto musisz pożegnać siebie w obecnym życiu. Siebie w obecnej tożsamości, siebie w obecnych przyzwyczajeniach, nawykach, zachowaniach, decyzjach. I to pożegnanie często generuje dwie różne reakcje. Pierwszą reakcją jest takie uwolnienie i temu często towarzyszy taki zarówno spokój, jak i taka lekka, przyjemna ekscytacja, takie uff. Tyle już mam za sobą, w końcu to zrzuciłam. Teraz już można inaczej. Druga reakcja to jest, towarzyszy mi smutek. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się stało. Robię te procesy, wchodzę w tę terapię albo w ten mentoring czy ten coaching i czuję się gorzej niż przed. Co się dzieje? Finalnie to, to drugie nastawienie, ono, ono przerodzi się do tego, o którym wspomniałam wcześniej. Ale gdy dochodzisz do punktu takiego właśnie, że jest ci smutno, jest ci niekomfortowo, zaczynasz się zastanawiać, czy to w zasadzie to jest to, to tak, to wiedz, to jest to. Coś się w tobie wyzwala, i uwalniając pewnego rodzaju dawne przyzwyczajenia, naprawdę dawną siebie, dawną wersję siebie, to trzeba ją opłakać. Dosłownie, jak gdyby ktoś ci bardzo bliski, kto był przy tobie przez całe twoje życie, bo ty. W tej wersji jesteś przy sobie przez bardzo ogromną część swojego życia, i tego człowieka trzeba pożegnać, opłakać. Trzeba oddać ten smutek względem tej osoby, ciebie dawnej czy ciebie dawnego. I temu towarzyszy żałoba. Proces żałoby to jest taki rodzaj rozpoznania, że w tym czymś, tym dawnym czymś była wartość. Była jakaś wartość, było coś, co przyniosiło ci jakąś i korzyść. I jakieś trwanie, i jakieś bezpieczeństwo jakoś działające relacje. Była w tym jakaś wartość i tę wartość właśnie żegnasz. Problem w tym, że często nie chcąc żegnać właśnie tej danej wartości, która być może iluzorycznie wydaje nam się bardziej wartościowa od tego, co przyszłość mogłaby przynieść, to problem w tym, że zatrzymujemy się w takim położeniu często. I szczerze mówiąc, podświadomie, no właśnie boimy się tej żałoby potem. Boimy się, że stracimy część siebie. Mało tego. Możemy się nawet bać, że stracimy siebie, a takiej straty nie jesteśmy w stanie przejść. To jest iluzoryczne, bo tak naprawdę, no właśnie, tracimy część siebie, część, która pewnie już spełniła swoją rolę. Może wtedy, jak byliśmy dzieciakami, jak byliśmy nastolatkami, czy bardzo młodymi ludźmi, i ona rzeczywiście w jakiś sposób nas chroniła, może dawała nam bezpieczeństwo, może, może ten mechanizm, czy ta część naszej osobowości. Pokazywała nam, gdzie szukać zagrożenia, żeby się przed nim chronić. Może pokazywała nam, jak reagować na sytuacje, które dawniej były niezwykle stresujące, mega obciążające, tak traumatyczne, że o nich nawet dziś nie pamiętamy, bo były tak silne, że ten mechanizm nawet uruchomił ten scenariusz w naszej głowie, który kazał naszym myślom to wyprzeć, ale zmagazynować w ciele, tak, że został sam mechanizm obronny, a my nie musimy nawet analizować przed czym. I to jest zgoła dobre. To jest mechanizm przetrwania. Ale jeżeli dochodzimy do punktu, w którym, no, ja już nie chcę być nastawiona na przetrwanie, ja chcę być nastawiona na życie, na zabawę, na radość, na wszystkie jego blaski i cienie, a nie chcę budować sobie tylko bezpieczeństwa, bo de facto się w tym zaduszam. Tak jesteś w takim punkcie, możliwe, że podświadomie boisz się właśnie tej żałoby, która przyjdzie z tym. Możliwe, że obawiasz się utraty siebie samej czy samego. Bo tak, to będzie proces, który będzie cię dotyczyć. I tak będziesz potrzebowała, będziesz potrzebował przejść przez to, przez tę żałobę, przez tę stratę, przez ten smutek i pożegnać tę wersję siebie. Często prowadzę moich klientów, klientki w tym procesie, że. Czasami rzeczywiście po takich głębokich wglądach w siebie dochodzi do fenomenalnego uwolnienia. I ja uwielbiam to, kiedy to tak jest, kiedy to tak idzie. To jest wspaniałe, kiedy taka osoba po pierwszych paru spotkaniach, czy po pierwszej takiej naprawdę głębokiej sesji, już czuje ten oddech wolności, taką lekkość, taką swobodę, i w ogóle już, już rzeczywiście spojrzenie się zmienia. To jest fenomenalne. Wcześniej czy później. <grym> I tak dochodzi do punktu, w którym jest ciut gorzej. To opada trochę i okazuje się, ja już nie będę taka sama, ja już nie będę taki sam. I de facto o to chodzi w takich procesach. Po to się na nie zapisujemy, po to je wybieramy. Gdy ja wybieram sobie procesy coachingowe z moimi mentorami, to właśnie po to, żebym nie była taka, jaka, jaka jestem, żebym wykształciła w sobie inne zachowania. Ale to zawsze wiąże się z tym, że muszę pożegnać część siebie, która, w której tu już jest wygodnie. Tu jest jej wygodnie i ona, ona nie chce zmian. Ona się ich boi. Dlatego zawsze pamiętaj, że jeżeli jesteś w takich procesach obecnie, może jeśli jesteś w terapii, łapie Cię czasem właśnie taki dojmujący smutek, nie wiedzieć czemu. Może jeśli jesteś w procesach mentoringowych czy coachingowych, w których no, chcesz faktycznie tych zmian, afirmujesz o nie, bardzo się na nie otwierasz, ale czujesz takie dojmujące ciężary, takie uczucie takiego zatrzymania, a może nawet rozpaczy, takiego dobicia do punktu rozpaczy. To szczerze mówiąc, jesteś na bardzo dobrej drodze. Jesteś na bardzo dobrej drodze, bo wchodzisz w okres żałoby, a żałoba, tak jak wspomniałam, pozwala Ci docenić i zobaczyć, że w tym co było, była wartość. Jaka to już jest Twój osąd, i ufam, że jest sprawiedliwy i wyrozumiały. Ale doceń po prostu tę wartość i warto podziękować temu czemuś. Dosłownie. Kieruję moich klientów w ten sposób. Jeśli Tobie to również pomoże, to zaczerpnij z tego. Spójrz na tę dawną wersję siebie lub na ten mechanizm w Tobie i podziękuj mu. Dziękuję Ci, że mnie chroniłaś. Dziękuję Ci, że mnie chroniłeś. Dziękuję Ci, że spełniłeś tę swoją rolę, że Cię potrzebowałam czy potrzebowałem, jak byłem małym dzieckiem albo nastolatkiem, że dawałeś mi poczucie bezpieczeństwa, ale ja już nie potrzebuję bezpieczeństwa. Ja już nie mam kilku lat, mam znacznie więcej. I radzę sobie lepiej, i nie potrzebuję już tego. Dlatego tak jak mówię, dziękuję Ci za Twoją rolę i uwalniam Cię odtąd. I oboje jesteśmy wolni. Jakkolwiek to zrobisz, możesz napisać list i go spalić lub zakopać w ziemi. Możesz medytować nad tym. Możesz rozmawiać z swoim terapeutą, czy, czy coachem, czy terapeutką, czy coachem. Możesz rozmawiać o tym ze swoimi przyjaciółmi. Możesz przeprowadzać takie rozmowy ze sobą tylko. Albo patrząc sobie w oczy, w lustrze, możesz i cokolwiek wybierzesz do takich procesów, to rób to tak długo, aż przestanie być potrzebne. I rób to tak często, aż przestanie być potrzebne. Żałoba jest nam potrzebna, pewnie właśnie po to, żebyśmy doceniali, że to, co mamy, jest wartościowe. To od naszej oceny zależy, czy oceniamy to jako dobre, lub złe, przyjemne, lub nieprzyjemne, ale w tym jest wartość, w tym jest jakiś rodzaj energii. I odmawiając sobie smutku, odmawiając sobie żałoby, odmawiając sobie żalu, odmawiamy sobie potężnej części życia, bo obejmując uwaga, obejmując smutek, żałobę i żal, robiąc na nie miejsce w naszych emocjach, intelekcie, naszej psychice, robiąc na nie miejsce, gdzie mogą sobie wybrzmieć, mogą sobie pobyć, robimy miejsce z drugiej strony na coś fenomenalnie innego, na coś niesamowicie mocnego ale odwrotnego w swojej jakości i równie wzbogacającego. Kochani, na radość, na przyjemność, na poczucie szczęścia i takiego spokoju i harmonii. Na to też robimy miejsce. Trzeba o tym pamiętać. Wypierając tę część, wypieramy tę drugą i stajemy się otumanieni. Czy o to chodzi w życiu? Gdybym miała się Ciebie spytać o to, czy idziesz do kina po to, żeby iść do kina i patrzeć na Twarz jakiegoś człowieka przez dwie godziny, która wygląda tak? Nie, wątpię. Chodzimy do kina, żeby oglądać dramę. <grym> Chodzimy do kina, żeby zobaczyć, jak bohater dostaje w twarz jakieś wyzwanie, potem jest rany, potem musi wzrosnąć, żeby to pokonać, potem wraca z tym, co, czego nabrał, z tymi wartościami, których, które się odsłoniły przed nim I, i, i dzieli się tym dalej. Dzięki temu ten świat jest trochę lepszy, a bohater inny. Po to idziemy do kina i widzimy, jak ten bohater się zmienia, czy ta bohaterka. Widzimy, jak ta osoba nabiera nowych przekonań, jak kompletnie zmienia się jej czy jego życie. I tego właśnie podświadomie chcemy dla siebie. I dlatego to tak bardzo jest ważne, żeby pozwolić sobie na to, żeby zrobić miejsce zarówno na te trudniejsze, mniej przyjemne w odbiorze jakości, co nie znaczy złe. To nie znaczy, że złe albo gorsze. I one zrobią miejsce na te drugie. One zrobią miejsce na te przyjemne w odbiorze, na te radosne, lekkie. Podsumuję to jednym z moich ulubionych paradoksów, które uwielbiam i są jednym z moich zasad życiowych. Jeżeli zmienimy tylko relacje z trudem, to zmieni się wszystko. O paradoksach życiowych już też opowiadałam, także załączam do wideo w rogu filmu. Do obejrzenia. I ufam, że to wideo też coś wnosi dla Was. A ja tymczasem życzę Wam, jak zawsze, przyjemności, soczystości i czujcie się mniemuśceni ze sobą w swoich ciałach, w swoich życiach, w swoich relacjach. Do usłyszenia, do zobaczenia.